Legendy polskie. Królewna Wanda. W Krakowie nad Wisłą można oglądać kopiec Wandy, nad którym wznosi się upamiętniający ją pomnik. To mieszkańcy miasta postanowili usypać kopiec, by uczcić bohaterski czyn królewny Wandy. A było to tak. Kiedy król Krak był sądzliwym starcem, przekazał swym władcom córce Wandzie. Podani bali się, że młoda, niedoświadczona królewna nie sprosta nowym obowiązkom. Szybko jednak okazało się, że ich obawy nie były słuszne. Wanda, wzorując się na swym ojcu, była dobrą i mądrą władczynią, a jej sława i wieści o jej urocie szybko rozeszły się po świecie. Kiedy więc książę niemiecki rycerz usłyszał o Wandzie, od razu zapragnął ją poślubić. Wysłał posłów do Krakowa, by oznajmili królewnie jego wolę i poprosili w jego imieniu o jej rękę. Jednak Wanda nie chciała się skoczyć na to, co mąż pójście. Wolała zostać na swojej ojczystej ziemi i rządzić nią, tak jak to obiecała swojemu staremu ojcu. Posłowie zagrozili, że jeśli Wanda nie odda Rydygierowi swojej ręki, ten wyruszy z wojskami, by siłą zdobyć Kraków. Mieszkańcy miasta błagali królewnę, by zgodziła się na żądania niemieckiego księcia. Obawiali się wojny. Wanda była załamana. Nie chciała poślubić okrutnego Rydygiera, ale nie chciała też sprowadzić na Krakowie nieszczęścia. Postanowiła więc skoczyć do Wisły. Następnego dnia posłowie Rydygiera odjechali. Kiedy przekazali księciu wieści z Krakowa, ten zrozumiał, że postąpił źle i pożałował swego zaciągania, a mieszkańcy Krakowa wstecznie królewnie za uratowanie miasta usypali nad Wisłą kopiec do dziś zwany kopciem Wandy.